Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniające czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego. Fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Wyrzucone ze Słońca niosą energię 10 tysięcy bomb jądrowych w kierunku Ziemi. Mogą zniszczyć sieci energetyczne całych kontynentów. Stracimy telewizję, radio i internet. A także wodę w kranach, dostawy paliw i żywności na całym świecie. Burze potrafią zmienić obraz planet i pociągnąć za sobą liczne ofiary. W ciągu roku umarłyby miliony ludzi. Zniszczenia infrastruktury byłyby nieodwracalne. To nie jest scenariusz filmu katastroficznego, lecz raport Amerykańskiej Akademii Nauk z 2009 roku. Kataklizm może nastąpić w każdej chwili. Mamy zaległości. Dlaczego procesy magnetyczne na Słońcu, mimo niebezpieczeństwa, są tak słabo rozumiane? Czy zdołamy uchronić się przed burzą magnetyczną? Kosmos. Tajemnice wszechświata. Burze magnetyczne. Wiosna 2013 roku. Zorze polarne zachwycały nocą miliony ludzi od Nowego Jorku przez Chicago po Waszyngton i w Europie. Były skutkiem koronalnego wyrzutu masy, wywołanego przez magnetyzm potężnego rozbłysku Słońca. Ogromne pole magnetyczne wyzwala na powierzchni Słońca energię 10 kwadrylionów dżuli. To 100 milionów razy więcej niż wybuch najpotężniejszej bomby termojądrowej. Miliardy ton zjonizowanej materii słonecznej wyleciały w przestrzeń w stronę Ziemi. Wyrzucony strumień plazmy miał 150 tysięcy kilometrów średnicy. To 1/10 średnicy Słońca. Był niczym Mississippi płynąca w kierunku Ziemi z prędkością 1,5 miliona kilometrów na godzinę. Naukowcy z Centrum Goddarda obserwują rozbłyski słoneczne. Ten koronalny wyrzut masy poruszał się szybciej niż przypuszczano. 90 sekund po pojawieniu się zorzy cały kontynent ogarniają ciemności. Burza magnetyczna wywołuje przepięcia w systemie energetycznym Ameryki Północnej. Szybkie zmiany pola magnetycznego indukują dodatkowe napięcie. Przewody się przepalają, eksplodują transformatory. Jeden za drugim ulegają zniszczeniu elementy sieci energetycznej. Nie ma prądu, łączności satelitarnej. As satellites are burned out. There are no phones, nie działałyby telefony, radio, telewizja i internet. Cała infrastruktura przestałaby działać, a wraz z nią łączność i mnóstwo innych rzeczy. Przywrócenie zasilania nie nastąpiłoby szybko. By odtworzyć każdy zniszczony transformator, wszystkie fabryki świata musiałyby pracować przez wiele lat. W ślad za energetyką padłaby inna infrastruktura. Najpierw zabrakłoby wody. Brak prądu unieruchomi pompy i krany wyschną. Staną dystrybutory paliw, a bez paliwa cały transport drogowy. Do sklepów nie dotrze żywność i inne dostawy. Ludzie nie będą mogli się przemieszczać ani korzystać z bankomatów uzależnionych od telekomunikacji.
Wraz z prądem, benzyną, jedzeniem i wodą utracimy nadzieję na powrót do normalności. Wyobraźmy sobie zniszczenie całej sieci przesyłowej na kontynencie. To byłby powrót do mroku w średniowiecza. Nikt nie mógłby pomóc, bo zniszczenia przez burzę objęłyby całą półkulę północną. Taka burza może spustoszyć wszystko. Zniszczy nie tylko poszczególne kontynenty, lecz całą planetę. To nie będzie magnetyczna burza, lecz magnetyczna apokalipsa. Gospodarka utraci setki bilionów dolarów. To nie koniec strat. Ofiary w ludziach byłyby ogromne. Zginęłaby 1/3 do połowy mieszkańców krajów rozwiniętych. Trudno w to uwierzyć, ale takie są wnioski z raportu Akademii Nauk USA z 2009 roku. Burza magnetyczna może zniszczyć infrastrukturę, zabić miliony ludzi i pogrzebać cywilizację XXI wieku. To nie są puste dywagacje. W 1989 roku burza magnetyczna sparaliżowała sieć energetyczną Quebecu. Kanadyjska prowincja znalazła się w ciemnościach przez lokalne zjawisko. Przez 30 lat obserwacji zarejestrowano burze magnetyczne, nawet 10-krotnie potężniejsze niż ta z 1989 roku. Współczesne satelity do obserwacji rejestrują wielkość rozbłysków i oceniają stopień zagrożenia. Jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani na długotrwałe wyłączenia prądu. Czy da się tego uniknąć? Być może, jeśli zrozumiemy podstawowe, choć często lekceważone oddziaływanie, magnetyzm. Magnetyzm to klucz do wielu problemów fizyki, wpływający na wiele zjawisk. Ma udział nawet w powstawaniu gwiazd, formowaniu galaktyk i narodzinach czarnych dziur. Magnetyzm jest wszędzie i prawie we wszystkim. Jest przejawem jednego z czterech podstawowych oddziaływań fizycznych. Fizycy wyodrębnili cztery typy oddziaływań. Silne i słabe działają w cząstkach elementarnych i jądrach atomów. Na odległość działa dobrze nam znana grawitacja i procesy elektromagnetyczne. Elektryczność i magnetyzm to przejawy jednego zjawiska. Mimo fundamentalnej natury, magnetyzm często bywa niedoceniany. Oprócz przyczepiania notatek do lodówki, rzadko obserwujemy jego działanie. Magnetyzmem nie zajmujemy się na co dzień. Nie odczuwamy pola magnetycznego, nawet pocierając się magnesem. Nie zauważamy jego wpływu na nasze życie. Magnesy przyciągają się lub odpychają. Mam dwa magnesy, by zademonstrować możliwości i skuteczność pola magnetycznego. Teraz magnesy się przyciągają i muszę się bardzo wysilić, aby je rozdzielić. Ale mogą też się odpychać, co pokażę na drążku. Drugi nie chce opaść, po prostu się odbija. Nie mogę go docisnąć. Dzięki zjawiskom elektromagnetycznym podtrzymuje nas podłoga i nie możemy przejść przez ścianę. Atomy i cząsteczki są bardzo małe, a odległości między nimi stosunkowo duże. W skali mikroskopowej większość przestrzeni jest pusta.
Elektrony krążą w znacznej odległości od jąder atomowych. Przedstawię to na modelu z wentylatorem. Łopatki to elektrony, a oś to jądro. Gdy urządzenie stoi, łatwo przepuścić jakiś obiekt przez wirnik. Nie stanowi on jednolitej przegrody. Skąd się bierze opór materii? Dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu ujemnego elektronu i dodatniego jądra. Powiązane obiekty bardzo szybko wirują wokół siebie. Podobnie wentylator udający atom odbija piłeczkę. Dlatego nie przenikamy przez ściany i nie spadamy przez podłogę. To nie same atomy, lecz siły elektromagnetyczne sprawiają, że ciała mają sztywną powierzchnię i są nieprzenikalne. Siła magnetyczna przyciąga i odpycha wzdłuż linii pola. Można umieścić magnes sztabkowy na kartce i posypać ją opiłkami żelaza. Okruchy ułożą się wzdłuż linii pola magnetycznego. Przekonujemy się, jaki układają kształt. Linie pola magnetycznego przypominają pasy ruchu na autostradzie. Nie powinny się krzyżować. Linie pola elektromagnetycznego są jezdniami, po których pędzą samochody. Wokół Słońca widać piękne łuki, po których poruszają się strumienie plazmy. Pole przy powierzchni Słońca jest silne i niebezpieczne. Jakby na autostradzie niespodziewanie pojawił się pas do jazdy w dwie strony. Wobec braku zasad na dziwnym pasie panowałby chaos. Kierowcy by się wciskali, powodując wypadki wyzwalające ogromną energię. Gdyby ta autostrada była na Słońcu, długość pojazdów pędzących z kosmicznymi prędkościami wynosiłaby kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Przy zderzeniach ogromna ilość materii opuszcza powierzchnię gwiazdy i leci w przestrzeń. To koronalny wyrzut masy. Taki pocisk niesie 10 miliardów ton plazmy ze Słońca. To odpowiednik 100 tysięcy lotniskowców rozpędzonych do prędkości milionów kilometrów na godzinę. Może być groźny dla planety. Bezpośrednie trafienie koronalnym wyrzutem masy jest mało prawdopodobne, ale byłoby katastrofalne. Dosłownie jedna burza dzieli nas od technicznej zapaści. Skalę zagrożenia uzmysłowiły nam dopiero najnowsze badania Słońca i symulacje katastrofy. Niepokojące dane z satelitów pozwalają przewidzieć tragiczne skutki ewentualnej wielkiej burzy magnetycznej. Dopiero od niedawna wiadomo, że burze magnetyczne są śmiertelnym zagrożeniem dla Ziemi. Słońce nieustannie wysyła ku nam różne formy promieniowania, aż do rentgenowskiego, wiatr słoneczny i skupiska materii. Nie wszystko do nas dociera, bo Ziemia jest chroniona. Naszą planetę otacza pole magnetyczne. Jest ze wszystkich stron. W razie rozbłysku słonecznego czy koronalnego wyrzutu masy stanowi dla nas tarczę. Wyobraźmy sobie, że globus to Ziemia, a strzelba to Słońce. Co kilka dni wysyła potężne pociski ku planecie. Jednak Ziemię chroni szyba pancerna, która odbija strzał. To magnetosfera, rozległe pole magnetyczne indukowane przez prąd w obracającym się płynnym jądrze planety. Od strony Słońca sięga 70 tysięcy kilometrów od Ziemi. Tak jak odpychają się magnesy,
Ziemska magnetosfera odchyla tor plazmy nadlatującej ze Słońca. Miliardy ton rozgrzanej, zjonizowanej materii dążącej ku naszej planecie opływają. Magnetyczny ekran Ziemi to jej tarcza. Jony próbują przez nią wniknąć, ale są odchylane przez pole magnetyczne. Tylko mała część tej materii wnika przez biegunowe luki w magnetycznej osłonie, wywołując zorzę. Ziemskie pole magnetyczne przepuszcza wysokoenergetyczne cząstki w okolicy biegunów, przez co tworzą się zorze polarne. Wzbudzony jonami gaz zaczyna świecić w widowiskowy sposób. Magnetosfera od wieków odrzuca nadlatującą materię, dzięki czemu rozkwita ziemskie życie. Gdyby nie ta osłona, promieniowanie korpuskularne zabiłoby wszystkie organizmy. Na szczęście pole magnetyczne, chroniąc przed cząstkami, nie zatrzymuje niezbędnego nam światła i ciepła. Można się zastanawiać, dlaczego magnetosfera odrzuca materię z koronalnego wyrzutu masy, ale przepuszcza promieniowanie i mamy światło słoneczne. Koronalne wyrzuty to głównie jony, na których ładunek oddziałuje pole magnetyczne. Światło nie ma ładunku i z tego powodu pokonuje pole magnetyczne, jakby go wcale nie było. Skąd się bierze ogromne pole magnetyczne planety? Odpowiedź da najstarszy i najprostszy czujnik magnetyczny świata – kompas. Oto kompas, proste urządzenie wskazujące północ. Korzysta z pola magnetycznego, więc nie zawsze działa prawidłowo. Pokażę dlaczego. Jesteśmy na złomowisku przy potężnym elektromagnesie. Co się stanie, gdy go uruchomimy? Zobaczmy. Coś podobnego. Igła odchyla się w stronę elektromagnesu. Gdy go wyłączymy, znów przybierze właściwy kierunek. Krótko mówiąc, kompas nie wskazuje północy, tylko lokalny kierunek pola magnetycznego. Prawdę mówiąc, kompasy w ogóle nie wskazują bieguna geograficznego, lecz skały na wschód od kanadyjskiej wyspy Ellesmere. Tam leży obecnie magnetyczny biegun północny. Jednak nie należy w tym miejscu szukać końcówki magnesu. Pole magnetyczne jest generowane przez procesy w głębi planety. Pole magnetyczne jest wynikiem przepływu prądu, a wnętrze Ziemi jest ogromnym przewodnikiem. Błękitna planeta obraca się, a jej wnętrze pozostaje rozgrzane i płynne. Zachowuje się jak wino w kieliszku. Gdy nim zakoleje, opływa ścianki naczynia. To samo dzieje się w jądrze Ziemi. Płynne żelazo wiruje i tworzy pole magnetyczne. Nasza planeta jest elektromagnesem, który przekształca energię ruchu obrotowego w magnetyczną. Dynama. Mamy takie urządzenia w Ziemi, na Słońcu i w moim rowerze. Obrót koła porusza oś dynama, do której są zamocowane magnesy. Poruszając się, generują prąd w otaczającej je cewce. Odpływa tym przewodem i zasila lampkę. Obracając pedałami, przemieniam energię kinetyczną w elektryczną, a następnie w świetlną. Dynamo działa dzięki ruchowi. Krążąca ciecz może indukować pole elektromagnetyczne tak samo jak koło rowerowe. Rzeczywiście to ciecz w jądrze Ziemi wytwarza najrozleglejsze pole magnetyczne na planecie. Pradawna prądnica ma jednak wadę. Nie działa niezawodnie.
Ziemskie pole magnetyczne nie jest niezmienne ani stabilne. Podlega nieustannym modyfikacjom. Podobnie jak wino w kieliszku, ziemskie dynamo może zmienić kierunek obiegu i biegunowość. Przyczyny tego zjawiska nie są znane, ale wiemy z pewnością, że już ono występowało. Wiadomo, że co kilkaset tysięcy lat następuje odwrócenie biegunów. Badania rdzeni lodowych i osadów z dna morskiego wskazują, że 780 tysięcy lat temu igła kompasu wskazywała południe, a jeszcze 50 tysięcy lat wcześniej północ. Planeta cyklicznie przechodziła takie zmiany i znów można się ich spodziewać. Bez wątpienia nastąpi kolejne odwrócenie biegunów. Pytanie, kiedy? Ostatnie odwrócenie biegunów nastąpiło 780 tysięcy lat temu. To więcej niż wynosi średnia, więc dawno przyszedł czas na kolejne. Nie wiadomo, jak odwrócenie biegunów wpłynie na nasze życie. Kompasy zaczną wskazywać południe, ptaki mogą mieć kłopoty podczas migracji, a nasze GPS-y zawiodą. Jednak mogą być znacznie groźniejsze następstwa. W trakcie odwracania biegunów pole magnetyczne może osłabnąć bądź zaniknąć na jakiś czas. Gdy pole magnetyczne słabnie, przestaje być skuteczną tarczą przeciw promieniowaniu korpuskularnemu ze Słońca. Wyobraźmy sobie Ziemię jako globus za szybą pancerną. Niestety tarcza osłabła. Intensywny impuls ze Słońca może spowodować wielkie zniszczenia. Gdy spóźniające się odwrócenie biegunów wreszcie nastąpi, ochronna magnetosfera może zniknąć. Ziemia będzie bezbronna wobec śmiercionośnych burz słonecznych. Burze magnetyczne stanowią zagrożenie dla życia na Ziemi. Na powierzchni Słońca plazma zaczyna wrzeć, wydyma się, aż wreszcie eksploduje. Na powierzchni gwiazdy następuje potworna eksplozja. Skutkiem burzy jest koronalny wyrzut masy. Zjonizowane cząstki opuszczają Słońce z ogromną prędkością. Te bezprecedensowe zdjęcia wykonał nowy satelita, Obserwatorium Dynamiki Słońca. Jeszcze nigdy ludzie nie oglądali naszej gwiazdy w takim zbliżeniu. Przyrząd tym różni się od poprzednich, że stale obserwuje całą tarczę słoneczną. Poprzednie pokazywały tylko jej małe fragmenty. Obserwatorium wyniesiono w lutym 2010 roku. Mierzy pole magnetyczne, promieniowanie ultrafioletowe, a nawet procesy we wnętrzu Słońca. Już uzyskaliśmy precyzyjne obrazy rozbłysków słonecznych, deszczu koronalnego i potężnych fal plazmowych na powierzchni Słońca. Możemy oglądać Słońce jak na wideo, przewijać w obie strony, robić powtórki. Ujawniają się niespodziewane zależności. Najważniejszą z nich jest powiązanie aktywności Słońca ze zjawiskami magnetycznymi. Za zmiennością Słońca stoi magnetyzm. Plamy słoneczne, protuberancje, wybuchy, koronalne wyrzuty masy, materia wyrzucana w kosmos. Wszystko to jest powiązane z polem magnetycznym. Magnetyzm Słońca jest wynikiem ruchów przegrzanej plazmy w kierunku powierzchni gwiazdy. Jednym ze źródeł pola magnetycznego jest przepływ prądu.
Wszelkie poruszające się ładunki indukują pole magnetyczne. A Słońce to ogromny balon przepływających, poruszających się ładunków. Jednym ze zjawisk magnetycznych widocznych z Ziemi są plamy słoneczne. Plamy na Słońcu wyglądają jak ciemniejsze obszary na jego powierzchni. Tymczasem to miejsca zapętlenia pola magnetycznego, stożki podobne do wiru wypływającej wody. Pole elektromagnetyczne jest tu wyjątkowo silne. Plamom na Słońcu mogą towarzyszyć groźne rozbłyski słoneczne. Na gwieździe zdarzają się eksplozje, zwane rozbłyskami słonecznymi. Bywają słabe, o energii bomby jądrowej, ale i miliardy razy gwałtowniejsze. Rozbłysk słoneczny wznosi się łukiem miliony kilometrów nad powierzchnią gwiazdy. Burze magnetyczne są czymś więcej niż intrygującym zjawiskiem astronomicznym. Pole magnetyczne Słońca kształtuje zmienne warunki w całym Układzie Słonecznym, zwane pogodą kosmiczną. Pogoda kosmiczna uwzględnia fakt, że zjawiska zachodzące w kosmosie mogą wpływać na warunki panujące na Ziemi. Jak to przewidywać? Twarde promieniowanie rentgenowskie z rozbłysku słonecznego może uszkodzić satelity telekomunikacyjne i nawigacyjne, wyrządzając milionowe straty. Astronauci ze stacji kosmicznej uwzględniają kosmiczną prognozę pogody, by uniknąć śmiercionośnego promieniowania podczas pracy w przestrzeni. Obserwatorium Dynamiki Słońca ma ułatwić prognozy tych zjawisk. Przewidywanie kosmicznej pogody to dla nas wielkie wyzwanie. Musimy się w tym doskonalić. Większość z nas nie całkiem ufa nawet meteorologom. Sprawdzalność prognoz kosmicznych jest jeszcze mniejsza. Czy kosmiczna pogoda wykazuje jakieś prawidłowości? Właśnie to interesuje Benjamina z Cleveland. Zapytał nas, czy można przewidzieć rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy, zanim te nastąpią? Ciekawe pytanie. Wspaniale byłoby przewidywać, kiedy dokładnie wystąpi takie zjawisko. Wiemy, że co 11 lat zwiększa się ilość ciemnych plam, koronalnych wyrzutów masy, rozbłysków słonecznych i cała aktywność Słońca. Potrafimy mniej więcej wskazać, kiedy to nastąpi, ale nie umiemy przewidzieć konkretnych zjawisk. Najgwałtowniejszym czynnikiem pogody kosmicznej są koronalne wyrzuty masy. Częstotliwość ich występowania zmienia się w cyklu aktywności słonecznej, osiągając w maksimum 2-3 wyrzuty dziennie. Zaczynają się od urokliwych burz słonecznych, które Obserwatorium Dynamiki Słońca rejestruje w kolorze. Koncentracje pola magnetycznego wynoszą łuki i strumienie gorącej plazmy tysiące kilometrów ponad powierzchnię Słońca. Czasem protuberancje utrzymują się kilka dni, a nawet tygodni, po czym coś inicjuje koronalny wyrzut masy. Nagle część protuberancji unosi się i odrywa, wylatując w kosmos. Jeśli nawet wielki pocisk zjonizowanej materii kieruje się ku naszej planecie, to zwykle opływa magnetosferę, nie czyniąc nam krzywdy. Jednak ziemskie pole magnetyczne nie jest niezawodne. Ulega zmianie. W najgorszym wypadku Ziemia może podzielić los Marsa. Ostygnie i wyjałowieje. Burza magnetyczna mogłaby doprowadzić do zagłady cywilizacji, gdyby nie zbawienny wpływ magnetosfery.
Ziemia ma pole magnetyczne, a jak było z innymi planetami? To zasadnicze pytanie. Według NASA przyszłość naszej planety można przewidzieć, badając obecny stan innych. 1. 0. Zapłon. Wznoszenie. Dopiero po rozpoczęciu programów kosmicznych w latach 60. mogliśmy zmierzyć pole magnetyczne innych planet. Nie obyło się bez niespodzianek. Cztery olbrzymie, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, mają nadal aktywne pole magnetyczne. Na Jowiszu jest najsilniejsze w Układzie Słonecznym. Jego natężenie przy powierzchni jest 10 razy większe niż na Ziemi. Pole magnetyczne Jowisza sięga 6 milionów kilometrów od jego powierzchni. Spełnia te same funkcje co ziemskie. Na Jowiszu i Saturnie występują zorze polarne, dokładnie takie same jak na Ziemi. Cząstki docierające ze Słońca wnikają do atmosfery przez biegunowe luki magnetosfery. Tam wzbudzają gazy, tak samo jak na Ziemi. Planety bliższe Słońca mają zadziwiająco słabe pole magnetyczne. Magnetosfera Merkurego jest 100 razy słabsza od ziemskiej. Na Wenus praktycznie nie istnieje. Najciekawsza jest czerwona planeta, Mars. Pod koniec lat 90. Surveyor mierzył pole Marsa z orbity. Wykazał, że nie istnieje ono w skali planetarnej. Sonda odkryła jednak lokalne domeny magnetyczne rozrzucone po całej powierzchni. Uznano, że to utrwalone w minerałach pozostałości globalnego pola magnetycznego sprzed miliardów lat. Czy Mars miał magnetosferę podobną do ziemskiej? A jeśli tak, to co się z nią stało? Na szczęście można to zbadać bez lotu na Marsa, dzięki pozyskanym odłamkom czerwonej planety. Mamy próbki, skały z Marsa, to meteoryty. Miliony lat temu oderwała je asteroida, która uderzyła w czerwoną planetę. Skały krążyły po kosmosie, niektóre wylądowały w przypadkowych miejscach na Ziemi. Wśród meteorytów z Marsa jest sławny ALH-84001. Niektórzy naukowcy twierdzą, że zawiera skamieniałe marsjańskie organizmy. Ta teza budzi kontrowersje, ale znaleziony odłamek skały może wyjaśnić problem magnetyzmu Marsa. ALH-84001 to najstarsza znana skała z obcej planety i unikatowa próbka Marsa. Powstała w najdawniejszym okresie historii czerwonej planety. Ma w sobie mnóstwo ciekawych danych. Nadprzewodnikowy magnetometr kwantowy z MIT to najczulszy miernik pola magnetycznego na świecie. Dostarczył niezwykłe informacje o meteorycie. Dowiedliśmy, że skała została namagnesowana 4 miliardy lat temu. We wnętrzu meteorytu zachował się wpływ dawnej magnetosfery Marsa. 4 miliardy lat temu magma krążąca w jądrze planety tworzyła silne pole magnetyczne. Niegdysiejszy Mars z magnetosferą wyglądał zupełnie inaczej. Musiał mieć gęstszą atmosferę. Na powierzchni pewnie płynęła woda. Temperatura była wyższa. Czerwona planeta przypominała błękitną. Nagle Mars opumarł. Temperatura spadła, woda zanikła, atmosfera uciekła. Co się stało?
Mars utracił pole magnetyczne 4,1 miliarda lat temu. Najciekawsze, że zbiega się to z przemianą Marsa z planety ciepłej i wilgotnej w suchą oraz lodowatą. Według jednej z hipotez atmosfera Marsa zniknęła, bo magnetosfera przestała ją chronić. Wiatr słoneczny stopniowo zdmuchiwał gazową otoczkę. Bez magnetycznej osłony koronalne wyrzuty masy smagały powierzchnię Marsa, stopniowo odrzucając atmosferę w kosmos. Nagle atmosfera zaczęła tracić wielkie ilości gazów, takich jak tlen, argon i azot. Z czasem robiła się coraz rzadsza. Na powierzchni woda nie mogła się utrzymać w stanie ciekłym. Mars popadł w martwotę, stając się zimnym, suchym światem. Czy Ziemi grozi to samo? Kiedyś ziemska magnetosfera całkiem zaniknie, ale mamy na to dużo czasu. Znacznie bliższa jest chwila przebiegunowania ziemskiego pola magnetycznego. Dowiedziono, że bieguny magnetyczne Ziemi ulegają odwróceniu co kilkaset tysięcy lat. Obecnie proces już się spóźnia. Gdy pole magnetyczne będzie się odwracać, możemy stracić ochronę magnetosfery na kilka dni, a nawet dłużej. Nie można wykluczyć, że Ziemia podzieli los Marsa. Możemy być świadkami burz magnetycznych, jakich nie odczuł żaden człowiek. Nawet bez tego na Ziemi może zapanować chaos. Eksperci twierdzą, że ludzkość może zginąć przez ogromną burzę magnetyczną. Można uniknąć globalnej katastrofy, ale trzeba podjąć zdecydowane kroki. Magnetyczna apokalipsa już się zbliża. Burze magnetyczne należą do najpotężniejszych zjawisk w Układzie Słonecznym. Ale naukowcy rzadko się nimi zajmują. Te kataklizmy nieraz spustoszyły planetę. W 1989 roku rozbłysk słoneczny trafił w Amerykę Północną. Quebec i sąsiednie regiony zostały pozbawione prądu. W środku mroźnej kanadyjskiej zimy 6 milionów ludzi nie miało energii elektrycznej. Uszkodzenia usunięto w ciągu doby, unikając poważnej katastrofy. Samo zjawisko było stosunkowo słabe. Znacznie silniejsze zaobserwowano w 1859 roku. Zorze polarne były widoczne nawet nad Kubą. Przeciążone przez indukcję linie telegraficzne w Ameryce brzęczały i iskrzyły. To mogła być najpotężniejsza burza magnetyczna w historii. Miała dziesięciokrotnie większe natężenie niż ta, która uszkodziła sieć energetyczną w Ameryce Północnej w 1989. Nowe dane z Obserwatorium Dynamiki Słońca i innych wskazują, że potężne burze słoneczne zdarzają się częściej niż pierwotnie sądzono. Co by było, gdyby burza z 1859 roku uderzyła dzisiaj? Kataklizm zacząłby się od wybuchu ciemnej plamy na Słońcu. Miliardy ton materii wystrzeliłyby wprost w Ziemię. Po 8 minutach promieniowanie gamma i rentgenowskie zniszczyłoby większość satelitów. Społeczeństwo zależne od techniki byłoby ślepe, bez GPS-ów, nawigacji lotniczej, łączności satelitarnej i telewizji. Mamy na orbicie tysiące satelitów wartych średnio po $500 milionów. W parę chwil straty gospodarki wyniosłyby setki miliardów dolarów.
8 do 16 godzin po wyrzucie wielka masa materii słonecznej uderzyłaby w magnetosferę, przełamała jej opór i spustoszyła powierzchnię Ziemi. W wielkich liniach przesyłowych burza wyindukowałaby potężne przepięcia. Transformatory w sieci uległyby zniszczeniu jeden za drugim. Po ich awarii przestałyby działać wszystkie urządzenia elektryczne. To podstawa infrastruktury, bez której nic nie działa. Bez prądu inne sieci przerwą pracę. Od razu lub po paru dniach. Skąd wziąć wodę do picia? Pompy potrzebują prądu, by tłoczyć ją do rur. Krany wyschną. Nawet własny generator wystarczy tylko na krótko. Po wyczerpaniu zapasu nie da się kupić więcej paliwa, bo bez prądu pompy na stacjach nie będą działać. Elektryczność nieprędko wróci, bo uszkodzenia transformatorów będą nie do naprawienia. Trzeba będzie je wymienić, a to skomplikowana procedura. Odbudowa jednej stacji transformatorów zajmie pół roku. Tak długo w głównych ośrodkach trzeba się będzie obejść bez prądu, wody, paliw i usług bankowych. W mniejszych miejscowościach przerwy w dostawach będą dłuższe. Odbudowa całej sieci potrwa kilkanaście lat. Koszt napraw będzie oszałamiający, a straty w ludziach przerażające. Nie ma możliwości, by zaspokoić potrzeby 300-milionowej populacji USA podczas takiej klęski. Szacuje się, że potężna burza magnetyczna spowodowałaby śmierć 1/3 do 1/2 populacji rozwiniętego świata. To oznacza 100 milionów ofiar w USA, ćwierć miliarda w Europie, czy miliard w Azji. Oto śmiercionośna moc słońca. Do tej pory w historii nie było tak potwornych klęsk. Czy można zapobiec takiemu kataklizmowi? Eksperci już pracują nad środkami zabezpieczającymi. Bacznie śledzą zmiany na wybuchowej magnetycznej powierzchni Słońca. Myślą o ekranowaniu przewodów i doskonaleniu systemów przeciwprzepięciowych przy transformatorach. Trzeba zmienić konstrukcję sieci przesyłowych. Dopiero zaczynamy myśleć o uodpornieniu infrastruktury na kosmiczne zagrożenia. Apokaliptyczna wizja burzy słonecznej wskazuje, jak ważny jest magnetyzm z punktu widzenia ludzkości i całego kosmosu. Elektromagnetyzm to podstawowe zjawisko kształtujące naszą rzeczywistość. Ludzie nie są świadomi pól magnetycznych, podobnie jak ryby, istnienia wody. Magnetyzm jest wszędzie, spaja każde ciało, utrzymuje atmosferę. Oddychanie i widzenie to procesy elektromagnetyczne. Magnetyzm to prosta siła, jedno z czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie. Można je zastosować w zabawkach. To ono spaja cząsteczki i chroni naszą planetę przed potężnym słońcem. Miejmy nadzieję, jak najdłużej. O dziwo, Ziemianie ignorują tę siłę. Tymczasem ona może dać im wszystko i równie dobrze wszystko odebrać. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercomej, ale i miliardy razy gwałtowniejsze. Rozbłysk słoneczny wznosi się łukiem miliony kilometrów nad powierzchnią gwiazdy. Burze magnetyczne są czymś więcej niż intrygującym zjawiskiem astronomicznym.
Pole magnetyczne Słońca kształtuje zmienne warunki w całym Układzie Słonecznym, zwane pogodą kosmiczną. Pogoda kosmiczna uwzględnia fakt, że zjawiska zachodzące w kosmosie mogą wpływać na warunki panujące na Ziemi. Jak to przewidywać? Twarde promieniowanie rentgenowskie z rozbłysku słonecznego może uszkodzić satelity telekomunikacyjne i nawigacyjne, wyrządzając milionowe straty. Astronauci ze stacji kosmicznej uwzględniają kosmiczną prognozę pogody, by uniknąć śmiercionośnego promieniowania podczas pracy w przestrzeni. Obserwatorium Dynamiki Słońca ma ułatwić prognozy tych zjawisk. Przewidywanie kosmicznej pogody to dla nas wielkie wyzwanie. Musimy się w tym doskonalić. Większość z nas nie całkiem ufa nawet meteorologom. Sprawdzalność prognoz kosmicznych jest jeszcze mniejsza. Czy kosmiczna pogoda wykazuje jakieś prawidłowości? Właśnie to interesuje Benjamina z Cleveland. Zapytał nas, czy można przewidzieć rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy, zanim te nastąpią? Ciekawe pytanie. Wspaniale byłoby przewidywać, kiedy dokładnie wystąpi takie zjawisko. Wiemy, że co 11 lat zwiększa się ilość ciemnych plam, koronalnych wyrzutów masy, rozbłysków słonecznych i cała aktywność Słońca. Potrafimy mniej więcej wskazać, kiedy to nastąpi, ale nie umiemy przewidzieć konkretnych zjawisk. Najgwałtowniejszym czynnikiem pogody kosmicznej są koronalne wyrzuty masy. Częstotliwość ich występowania zmienia się w cyklu aktywności słonecznej, osiągając w maksimum 2-3 wyrzuty dziennie. Zaczynają się od urokliwych burz słonecznych, które Obserwatorium Dynamiki Słońca rejestruje w kolorze. Koncentracje pola magnetycznego wynoszą łuki i strumienie gorącej plazmy tysiące kilometrów ponad powierzchnię Słońca. Nie działałyby telefony, radio, telewizja i internet. Cała infrastruktura przestałaby działać, a wraz z nią łączność i mnóstwo innych rzeczy. Przywrócenie zasilania nie nastąpiłoby szybko. By odtworzyć każdy zniszczony transformator, wszystkie fabryki świata musiałyby pracować przez wiele lat. W ślad za energetyką padłaby inna infrastruktura. Najpierw zabrakłoby wody. Brak prądu unieruchomi pompy i krany wyschną. Staną dystrybutory paliw, a bez paliwa cały transport drogowy. Do sklepów nie dotrze żywność i inne dostawy. Ludzie nie będą mogli się przemieszczać ani korzystać z bankomatów uzależnionych od telekomunikacji. Wraz z prądem, benzyną, jedzeniem i wodą utracimy nadzieję na powrót do normalności. Wyobraźmy sobie zniszczenie całej sieci przesyłowej na kontynencie. To byłby powrót do mroku w średniowiecza. Nikt nie mógłby pomóc, bo zniszczenia przez burzę objęłyby całą półkulę północną. Taka burza może spustoszyć wszystko. Zniszczy nie tylko poszczególne kontynenty, lecz całą planetę. To nie będzie magnetyczna burza, lecz magnetyczna apokalipsa. Gospodarka utraci setki bilionów dolarów. To nie koniec strat. Ofiary w ludziach byłyby ogromne.
zginęłaby 1/3 do połowy mieszkańców krajów rozwiniętych. Trudno w to uwierzyć, ale takie są wnioski z raportu Akademii Nauk USA z 2009 roku. Burza magnetyczna może zniszczyć infrastrukturę, zabić miliony ludzi i pogrzebać cywilizację XXI wieku. To nie są puste dywagacje. W 1989 roku burza magnetyczna sparaliżowała sieć energetyczną Quebecu. Kanadyjska prowincja znalazła się w ciemnościach. Na powierzchni Słońca plazma zaczyna wrzeć, wydyma się, aż wreszcie eksploduje. Na powierzchni gwiazdy następuje potworna eksplozja. Skutkiem burzy jest koronalny wyrzut masy. Zjonizowane cząstki opuszczają Słońce z ogromną prędkością. Te bezprecedensowe zdjęcia wykonał nowy satelita, Obserwatorium Dynamiki Słońca. Jeszcze nigdy ludzie nie oglądali naszej gwiazdy w takim zbliżeniu. Przyrząd tym różni się od poprzednich, że stale obserwuje całą tarczę słoneczną. Poprzednie pokazywały tylko jej małe fragmenty. Obserwatorium wyniesiono w lutym 2010 roku. Mierzy pole magnetyczne, promieniowanie ultrafioletowe, a nawet procesy we wnętrzu Słońca. Już uzyskaliśmy precyzyjne obrazy rozbłysków słonecznych, deszczu koronalnego i potężnych fal plazmowych na powierzchni Słońca. Możemy oglądać Słońce jak na wideo, przewijać w obie strony, robić powtórki. Ujawniają się niespodziewane zależności. Najważniejszą z nich jest powiązanie aktywności Słońca ze zjawiskami magnetycznymi. Za zmiennością Słońca stoi magnetyzm. Plamy słoneczne, protuberancje, wybuchy, koronalne wyrzuty masy, materia wyrzucana w kosmos. Wszystko to jest powiązane z polem magnetycznym. Magnetyzm Słońca jest wynikiem ruchów przegrzanej plazmy w kierunku powierzchni gwiazdy. Jednym ze źródeł pola magnetycznego jest przepływ prądu. Wszelkie poruszające się ładunki indukują pole magnetyczne. A Słońce to ogromny balon przepływających, poruszających się ładunków. Jednym ze zjawisk magnetycznych widocznych z Ziemi są plamy słoneczne. Plamy na Słońcu wyglądają jak ciemniejsze obszary na jego powierzchni. Tymczasem to miejsca zapętlenia pola magnetycznego, stożki podobne do wiru wypływającej wody. Pole elektromagnetyczne jest tu wyjątkowo silne. Burzą magnetyczną. Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Burze magnetyczne. Wiosna 2013 roku. Zorze polarne zachwycały nocą miliony ludzi od Nowego Jorku przez Chicago po Waszyngton i w Europie. Były skutkiem koronalnego wyrzutu masy, wywołanego przez magnetyzm potężnego rozbłysku Słońca. Ogromne pole magnetyczne wyzwala na powierzchni Słońca energię 10 kwadrylionów dżuli. To 100 milionów razy więcej niż wybuch najpotężniejszej bomby termojądrowej. Miliardy ton zjonizowanej materii słonecznej wyleciały w przestrzeń w stronę Ziemi. Magnetically polarized, aimed directly at us.
Wyrzucony strumień plazmy miał 150 tysięcy kilometrów średnicy. To 1/10 średnicy Słońca. Był niczym Mississippi płynąca w kierunku Ziemi z prędkością 1,5 miliona kilometrów na godzinę. Naukowcy z Centrum Goddarda obserwują rozbłyski słoneczne. Ten koronalny wyrzut masy poruszał się szybciej niż przypuszczano. 90 sekund po pojawieniu się zorzy cały kontynent ogarniają ciemności. Burza magnetyczna wywołuje przepięcia w systemie energetycznym Ameryki Północnej. Szybkie zmiany pola magnetycznego indukują dodatkowe napięcie. Przewody się przepalają, eksplodują transformatory. Jeden za drugim ulegają zniszczeniu elementy sieci energetycznej. Nie ma prądu, łączności satelitarnej. As satellites are burned out. There are no phones, nie działałyby telefony, radio, telewizja i internet. Cała infrastruktura przestałaby działać, a wraz z nią łączność i mnóstwo innych rzeczy. Przywrócenie zasilania nie nastąpiłoby szybko. By odtworzyć każdy zniszczony transformator, wszystkie fabryki świata musiałyby pracować przez wiele lat. W ślad za energetyką padłaby inna infrastruktura. Najpierw zabrakłoby wody. Żadnej plazmy w kierunku powierzchni gwiazdy. Jednym ze źródeł pola magnetycznego jest przepływ prądu. Wszelkie poruszające się ładunki indukują pole magnetyczne. A Słońce to ogromny balon przepływających, poruszających się ładunków. Jednym ze zjawisk magnetycznych widocznych z Ziemi są plamy słoneczne. Plamy na Słońcu wyglądają jak ciemniejsze obszary na jego powierzchni. Tymczasem to miejsca zapętlenia pola magnetycznego, stożki podobne do wiru wypływającej wody. Pole elektromagnetyczne jest tu wyjątkowo silne. Plamom na Słońcu mogą towarzyszyć groźne rozbłyski słoneczne. Na gwieździe zdarzają się eksplozje, zwane rozbłyskami słonecznymi. Bywają słabe, o energii bomby jądrowej, ale i miliardy razy gwałtowniejsze. Rozbłysk słoneczny wznosi się łukiem miliony kilometrów nad powierzchnią gwiazdy. Burze magnetyczne są czymś więcej niż intrygującym zjawiskiem astronomicznym. Pole magnetyczne Słońca kształtuje zmienne warunki w całym Układzie Słonecznym, zwane pogodą kosmiczną. Pogoda kosmiczna uwzględnia fakt, że zjawiska zachodzące w kosmosie mogą wpływać na warunki panujące na Ziemi. Jak to przewidywać? Twarde promieniowanie rentgenowskie z rozbłysku słonecznego może uszkodzić satelity telekomunikacyjne i nawigacyjne, wyrządzając milionowe straty. Astronauci ze stacji kosmicznej uwzględniają kosmiczną prognozę pogody, by uniknąć śmiercionośnego promieniowania podczas pracy w przestrzeni. Obserwatorium Dynamiki Słońca ma ułatwić prognozy tych zjawisk. Przewidywanie kosmicznej pogody to dla nas wielkie wyzwanie. Musimy się w tym doskonalić. Większość z nas nie całkiem ufa nawet meteorologom. Sprawdzalność prognoz kosmicznych jest jeszcze mniejsza. Czy kosmiczna pogoda wykazuje jakieś prawidłowości? Właśnie to interesuje Benjamina z Cleveland. Zapytał nas, czy można przewidzieć rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy, zanim te nastąpią? Ciekawe pytanie. Wspaniale byłoby...
Można umieścić magnes sztabkowy na kartce i posypać ją opiłkami żelaza. Okruchy ułożą się wzdłuż linii pola magnetycznego. Przekonujemy się, jaki układają kształt. Linie pola magnetycznego przypominają pasy ruchu na autostradzie. Nie powinny się krzyżować. Linie pola elektromagnetycznego są jezdniami, po których pędzą samochody. Wokół Słońca widać piękne łuki, po których poruszają się strumienie plazmy. Pole przy powierzchni Słońca jest silne i niebezpieczne. Jakby na autostradzie niespodziewanie pojawił się pas do jazdy w dwie strony. Wobec braku zasad na dziwnym pasie panowałby chaos. Kierowcy by się wciskali, powodując wypadki wyzwalające ogromną energię. Gdyby ta autostrada była na Słońcu, długość pojazdów pędzących z kosmicznymi prędkościami wynosiłaby kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Przy zderzeniach ogromna ilość materii opuszcza powierzchnię gwiazdy i leci w przestrzeń. To koronalny wyrzut masy. Taki pocisk niesie 10 miliardów ton plazmy ze Słońca. To odpowiednik 100 tysięcy lotniskowców rozpędzonych do prędkości milionów kilometrów na godzinę. Może być groźny dla planety. Bezpośrednie trafienie koronalnym wyrzutem masy jest mało prawdopodobne, ale byłoby katastrofalne. Dosłownie jedna burza dzieli nas od technicznej zapaści. Skalę zagrożenia uzmysłowiły nam dopiero najnowsze badania Słońca i symulacje katastrofy. Niepokojące dane z satelitów pozwalają przewidzieć tragiczne skutki ewentualnej wielkiej burzy magnetycznej. Dopiero od niedawna wiadomo, że burze magnetyczne są śmiertelnym zagrożeniem dla Ziemi. Słońce nieustannie wysyła ku nam różne formy promieniowania, aż do rentgenowskiego, wiatr słoneczny i skupiska materii. Nie wszystko do nas dociera, bo Ziemia jest chroniona. Tu nadal aktywne pole magnetyczne. Na Jowiszu jest najsilniejsze w Układzie Słonecznym. Jego natężenie przy powierzchni jest 10 razy większe niż na Ziemi. Pole magnetyczne Jowisza sięga 6 milionów kilometrów od jego powierzchni. Spełnia te same funkcje co ziemskie. Na Jowiszu i Saturnie występują zorze polarne, dokładnie takie same jak na Ziemi. Cząstki docierające ze Słońca wnikają do atmosfery przez biegunowe luki magnetosfery. Tam wzbudzają gazy, tak samo jak na Ziemi. Planety bliższe Słońca mają zadziwiająco słabe pole magnetyczne. Magnetosfera Merkurego jest 100 razy słabsza od ziemskiej. Na Wenus praktycznie nie istnieje. Najciekawsza jest czerwona planeta, Mars. Pod koniec lat 90. Surveyor mierzył pole Marsa z orbity. Wykazał, że nie istnieje ono w skali planetarnej. Sonda odkryła jednak lokalne domeny magnetyczne rozrzucone po całej powierzchni. Uznano, że to utrwalone w minerałach pozostałości globalnego pola magnetycznego sprzed miliardów lat. Czy Mars miał magnetosferę podobną do ziemskiej? A jeśli tak, to co się z nią stało? Na szczęście można to zbadać bez lotu na Marsa, dzięki pozyskanym odłamkom czerwonej planety.
Mamy próbki, skały z Marsa, to meteoryty. Miliony lat temu oderwała je asteroida, która uderzyła w czerwoną planetę. Skały krążyły po kosmosie, niektóre wylądowały w przypadkowych miejscach na Ziemi. Wśród meteorytów z Marsa jest sławny ALH-84001. Niektórzy naukowcy twierdzą, że zawiera skamieniałe marsjańskie organizmy. Ta teza budzi kontrowersje, ale znaleziony odłamek skały może wyjaśnić problem magnetyzmu Marsa. ALH-84001 to najstarsza znana skała z obcej planety i unikatowa próbka Marsa. Powstała w najdawniejszym okresie historii Czerwonej Planety. Ma w sobie mnóstwo ciekawych danych. Nadprzewodnikowy magnetometr kwantowy z MIT to najczulszy w Słońcu. Potrafimy mniej więcej wskazać, kiedy to nastąpi, ale nie umiemy przewidzieć konkretnych zjawisk. Najgwałtowniejszym czynnikiem pogody kosmicznej są koronalne wyrzuty mas. Częstotliwość ich występowania zmienia się w cyklu aktywności słonecznej, osiągając w maksimum 2-3 wyrzuty dziennie. Zaczynają się od urokliwych burz słonecznych, które Obserwatorium Dynamiki Słońca rejestruje w kolorze. Koncentracje pola magnetycznego wynoszą łuki i strumienie gorącej plazmy tysiące kilometrów ponad powierzchnię Słońca. Czasem protuberancje utrzymują się kilka dni, a nawet tygodni, po czym coś inicjuje koronalny wyrzut masy. Nagle część protuberancji unosi się i odrywa, wylatując w kosmos. Jeśli nawet wielki pocisk zjonizowanej materii kieruje się ku naszej planecie, to zwykle opływa magnetosferę, nie czyniąc nam krzywdy. Jednak ziemskie pole magnetyczne nie jest niezawodne. Ulega zmianie. W najgorszym wypadku Ziemia może podzielić los Marsa. Ostygnie i wyjałowie. Burza magnetyczna mogłaby doprowadzić do zagłady cywilizacji, gdyby nie zbawienny wpływ magnetosfery. If it weren't for the protective power of our planet's magnetosphere. If Earth has Ziemia ma pole magnetyczne, a jak było z innymi planetami? To zasadnicze pytanie. Według NASA przyszłość naszej planety można przewidzieć, badając obecny stan innych. 1. 0. Zapłon. Wznoszenie. Dopiero po rozpoczęciu programów kosmicznych w latach 60. mogliśmy zmierzyć pole magnetyczne innych planet. Nie obyło się bez niespodzianek. Cztery olbrzymie, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, mają nadal aktywne pole magnetyczne. Na Jowiszu jest najsilniejsze w Układzie Słonecznym. Jego natężenie przy powierzchni jest 10 razy większe niż na Ziemi. Pole magnetyczne Jowisza sięga 6 milionów kilometrów od jego powierzchni. Spełnia te same funkcje co ziemskiego pola magnetycznego. Dowiedziono, że bieguny magnetyczne Ziemi ulegają odwróceniu co kilkaset tysięcy lat. Obecnie proces już się spóźnia. Gdy pole magnetyczne będzie się odwracać, możemy stracić ochronę magnetosfery na kilka dni, a nawet dłużej. Nie można wykluczyć, że Ziemia podzieli los Marsa. Możemy być świadkami burz magnetycznych, jakich nie odczuł żaden człowiek. Nawet bez tego na Ziemi może zapanować chaos. Eksperci twierdzą, że ludzkość może zginąć przez ogromną burzę magnetyczną. Można uniknąć globalnej katastrofy, ale trzeba podjąć zdecydowane kroki.
Magnetyczna apokalipsa już się zbliża. Burze magnetyczne należą do najpotężniejszych zjawisk w Układzie Słonecznym. Ale naukowcy rzadko się nimi zajmują. Te kataklizmy nieraz spustoszyły planetę. W 1989 roku rozbłysk słoneczny trafił w Amerykę Północną. Quebec i sąsiednie regiony zostały pozbawione prądu. W środku mroźnej kanadyjskiej zimy 6 milionów ludzi nie miało energii elektrycznej. Uszkodzenia usunięto w ciągu doby, unikając poważnej katastrofy. Samo zjawisko było stosunkowo słabe. Znacznie silniejsze zaobserwowano w 1859 roku. Zorze polarne były widoczne nawet nad Kubą. Przeciążone przez indukcję linie telegraficzne w Ameryce brzęczały i iskrzyły. To mogła być najpotężniejsza burza magnetyczna w historii. Miała 10-krotnie większe natężenie niż ta, która uszkodziła sieć energetyczną w Ameryce Północnej w 1989. Nowe dane z Obserwatorium Dynamiki Słońca i innych wskazują, że potężne burze słoneczne zdarzają się częściej niż pierwotnie sądzono. Co by było, gdyby burza z 1859 roku uderzyła dzisiaj? Kataklizm zacząłby się od wybuchu ciemnej plamy na Słońcu. Miliardy ton materii wystrzeliłyby wprost pole magnetyczne, promieniowanie ultrafioletowe, a nawet procesy we wnętrzu Słońca. Już uzyskaliśmy precyzyjne obrazy rozbłysków słonecznych, deszczu koronalnego i potężnych fal plazmowych na powierzchni Słońca. Możemy oglądać Słońce jak na wideo, przewijać w obie strony, robić powtórki. Ujawniają się niespodziewane zależności. Najważniejszą z nich jest powiązanie aktywności Słońca ze zjawiskami magnetycznymi. Za zmiennością Słońca stoi magnetyzm. Plamy słoneczne, protuberancje, wybuchy, koronalne wyrzuty masy, materia wyrzucana w kosmos. Wszystko to jest powiązane z polem magnetycznym. Magnetyzm Słońca jest wynikiem ruchów przegrzanej plazmy w kierunku powierzchni gwiazdy. Jednym ze źródeł pola magnetycznego jest przepływ prądu. Wszelkie poruszające się ładunki indukują pole magnetyczne. A Słońce to ogromny balon przepływających, poruszających się ładunków. Jednym ze zjawisk magnetycznych widocznych z Ziemi są plamy słoneczne. Plamy na Słońcu wyglądają jak ciemniejsze obszary na jego powierzchni. Tymczasem to miejsca zapętlenia pola magnetycznego, stożki podobne do wiru wypływającej wody. Pole elektromagnetyczne jest tu wyjątkowo silne. Plamom na Słońcu mogą towarzyszyć groźne rozbłyski słoneczne. Na gwieździe zdarzają się eksplozje, zwane rozbłyskami słonecznymi. Bywają słabe, o energii bomby jądrowej, ale i miliardy razy gwałtowniejsze. Rozbłysk słoneczny wznosi się łukiem miliony kilometrów nad powierzchnią gwiazdy. Burze magnetyczne są czymś więcej niż intrygującym zjawiskiem astronomicznym. Pole magnetyczne Słońca kształtuje zmienne warunki w całym Układzie Słonecznym, zwane pogodą kosmiczną. Pogoda kosmiczna uwzględnia fakt, że zjawiska zachodzące w kosmosie mogą wpływać na warunki panujące na Ziemi. Jak to przewidywać?
Twarde promieniowanie rentgenowskie z rozbłysku słonecznego może uszkodzić satelity telekomunikacyjne i nawigacyjne, wyrządzając